Ja witam Was w nowym filmie na moim kanale i na samym wstępie proszę Was o łapeczki w górę, komentarze i jeżeli nie subskrybujecie, to zostawcie subskrypcję, czerwony przycisk, jak ktoś nie wie, będzie bardzo mi miło, bo ostatnie czasy YouTube zabiera subskrypcję. Już dużo dziewczyn znowu mówi na kanałach, że YouTube zabiera subskrypcję, także proszę Was, Was to nic nie kosztuje. A dla mnie to dużo znaczy i daje mi motywację do nagrywania. I dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym i będzie to hol zakupowy z Kika i z Rossmana. Dawno w sumie chyba żadnego holu zakupowego nie było u mnie na kanale. Jedynie gdzieś tam właśnie we vlogu jakieś spożywcze czy coś, ale takiego filmu typowo z zakupami nie było, także zaczynamy. Zaczniemy sobie od Kika i zapraszam Was do oglądania. Dobra, to pierwsza rzecz, która już tutaj wystawała. Kupiłam sobie taką piękną poduszkę, taką podłużną. O, taką poduszeczkę z napisem Love is in my home. Także ja nie wiem jeszcze gdzie ją dam, albo do sypialni, albo tutaj do salonu, zobaczę. Muszę jeszcze sobie poprzymierzać. Taka ładna, gładziutka, welurowa i ona, będę Wam mówić polskie ceny. I ona kosztowała tylko 14,99, także sobie ją wzięłam. Dużo wzięłam rzeczy pudr takich różowych, dlatego że w sumie tutaj mam aktualnie dodatki w takim stylu, także dużo rzeczy takich. To jest taki kolor też wiosenny, więc kolejna rzecz to jest taki piękny ptaszek. Ja go sobie wzięłam z myślą, żeby go sobie postawić tam do tej mojej tacy w kuchni, tej takiej białej. Pewnie niektórzy z Was kojarzą. Fajny, dosyć spory, także mi tam nie zniknie, bo aktualnie nie mam tam nic i chcę sobie zrobić teraz taką tacę a la wiosenną, także muszę coś tam powymyślać. I on kosztował 10 zł, taki ptaszek. Następnie coś wielkanocnego już, także wzięłam sobie takie serweteczki z napisem Happy Easter z takim króliczkiem na rowerze. Ładne, spodobało mi się, także mówię dobra, wesnę. Kosztowało tylko 5 zł, także zostało ostatnie. To mówię, biorę. Kolejna rzecz. Są to takie sztuczne kwiatuszki. O, wyglądają tak. One są dosyć długie. Są tutaj 3 łodyżki. Tak wyglądają. Ja je wzięłam z myślą. Mam taki wazon, taki przejrzysty, taki dosyć długi, taki szklany, pusty. I on akurat, one mi tam będą pasować, bo on stoi pusty i mi się właśnie nie podoba i myślałam właśnie, żeby coś sobie włożyć. I takie sztuczne kwiatki. Ja do żywych nie mam ręki, także nie sztuczne. I kosztowały 6,99. Myślę, że ładnie wyglądają i aż tak na sztuczne. No z bliska to wiadomo, ale z daleka wydaje mi się, że jest całkiem spoczko. Dobra, lecimy dalej. Czekajcie, muszę popatrzeć, co tu jest. Dobra. Więc tak, z Kika jeszcze kupiłam dwie takie same torebeczki szare, dlatego że no, same imprezy, słuchajcie, urodziny zbliżają się naszego kolegi i koleżanki, także wzięliśmy dwie takie same do prezentu. Za chwilę też coś będę mieć do prezentu do mojej koleżanki, także Wam pokażę, więc dwie takie szare. Jedna kosztowała 5 zł. Mieliśmy takie uniwersalne, nie braliśmy tam później z napisami tam jakimiś Happy Birthday czy coś, bo ja mam sama taką i ciężko mi w ogóle coś później wsadzić innego niż tylko na urodziny, bo tak trochę głupio. No chociaż ostatnio dawałam jeszcze prezent świąteczny, bo nie miałam żadnych innych, także czy ten ekran jest krzywo? Tak teraz patrzę. Chyba jest ok teraz. Dobra, jak tam będzie trochę krzywo, no to trudno. I kolejna rzecz, taki też nawet mały prezent, pomysł na prezent, jak nie macie
pomysłu, to ja sobie wymyśliłam coś takiego, takie pudełeczko z napisem Pretty Little Things. Szare w paski pasuje też do torebki prezentowej i wypełniłam pudełko różnymi cukierkami, szokobąsy, trufle, grześki, twixy, marsy, po prostu różności. I jak ktoś lubi słodycze, to myślę, że taki fajny prezent. I ono, słuchajcie, kosztowało 8,99 zł. Kolejna rzecz. Są to zwykłe męskie czarne skarpetki. Takie dłuższe. Są tutaj trzy pary i one kosztowały 10 zł. Więc nie ma co nad skarpetkami się rozwozić. Skarpetki przydatna rzecz. I tutaj wzięłam ostatnia rzecz z Kika. Wzięłam ramkę taką i tutaj wsadzę zdjęcie i to też będzie dla kogoś. Ładna bardzo taka, ale taka właśnie drewniana. Podoba mi się, wam powiem. 10 na 15, taki rozmiar standardowy. I fajnie, bo możemy postawić i tak, i tak. I ona kosztowała 6,99. Bardzo ładna ramka i akurat do tego domu stylu, no w sumie to do domu, jakby właśnie tam wywożę, to będzie pasowało. No, a w ogóle mam paragon, żeby wam powiedziała, ile zapłaciłam w Kiku, czy nie mam, Rosman, Kik. I w Kiku zapłaciłem 16,84 euro. No ja wam mówiłam polskie ceny, a euro to zapłaciłam tyle. I teraz dosłownie parę rzeczy z Rossmana. Pierwsza rzecz jest to żel pod prysznic z Nivea. Edycja limitowana. Zobacz, jak pachnie, bo w sumie jeszcze nie wąchałam. Taką trochę miętę czuję. Taki kwiatowo-miętowy. No dosyć przyjemny zapaszek. Więc tak, pierwsza rzecz z Rossmana. Druga rzecz jest to pianka do golenia męska z Wilkinsona. Pianka, tak. Tak, i do tego są maszynki też tej samej firmy. Proszę bardzo. Jest tutaj 3 oszcza i jest tutaj 6 maszynek, więc nie ma co się w sumie rozwozić, ale jak już w sumie byłam w tym Rossmanie, to stwierdziłam, że wam pokażę, bo jedna fajna rzecz jest z Rossmana. Następnie standardowy, ten co zawsze Kuba sobie kupuje, żel pod prysznic, 3 w jednym z Isany. Fajne są właśnie te żele z Isany, już nieraz mówiłam. Tak samo jak te żele z czego? Z Balei, z DM-u, też fajne. Także to i ostatnia rzecz, najfajniejsza, która właśnie będzie też w prezencie. Są to, słuchajcie, puzzle. Takie dosyć trudne, bo ta osoba bardzo lubi układać puzzle i one są, wydaje mi się, dosyć trudne. I nie dosyć, to są puzzle, 759 sztuk, to jeszcze tutaj są zagadki. I poziom trudności tych zagadek to jest na 5, a poziom układania, czas układania tych puzzli na 3. Ja wam mogę przeczytać opis. Po polsku właśnie też jest tutaj, więc mam nadzieję, że w środku instrukcja też będzie po polsku, bo wiadomo, wtedy będzie łatwiej rozwiązać te zagadki. I tutaj jest tak, na razie mam takie podpunkty, przeczytam. Macie, widzicie wszystko z tyłu rozpisane, pierw wam to przeczytam, a później opis. I tutaj punkt pierwszy to macie układanie puzzli, szukanie zagadek, rozwiązywanie zagadek, znajdowanie elementów rozwiązania i znajdowanie wyjścia. I teraz wam przeczytam opis. Teraz koncepcja gier typu ucieczka z pokoju dostępna jest również w formie puzzli marki Ravensburger. Zgodnie z mottem czytaj, układaj, rozwiązuj, czy uda wam się rozwiązać wszystkie zagadki i odnaleźć ostatni element puzzli.
Owiana tajemnicą ilustracja przeniesie graczy w tajemniczy świat. Aby z niego wydostać, gracze muszą znaleźć drogę ucieczki. Pudełko zawiera puzzle z tajemniczymi elementami, instrukcją i kopertą z rozwiązaniem. Także że myślę, że fajna sprawa, jak ktoś właśnie lubi układać puzzle, rozwiązywać zagadki, bo na przykład dla niektórych samo układanie puzzli jest zbyt proste, więc tutaj dodatkowo zagadki, myślę, że fajnie. No, ciekawa jestem, my to kupiliśmy w Rossmanie, może wy też znajdziecie. Były różne do układania, my wybraliśmy takie, no wydaje mi się, że dosyć trudne. No więc w sumie pokazałam wam z Rossmana, bo to jakby było najciekawsze, więc stwierdziłam, że wam też pokażę przy okazji z Rossmana. I to na tyle, za dużo tych rzeczy nie ma, ale mam nadzieję, że wam się haul zakupowy podobał. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, bo to, co się teraz dzieje na świecie, to no, jest straszne, ale to akurat ja nie chcę poruszać tych tematów. Każdy wie, jak jest, każdy przeżywa to inaczej i na swój sposób, także myślę, że tutaj nie będę się rozwodzić na ten temat i do kolejnego. Pa, pa.